Jestem w Antigle, pierwszy dzień, którą zdążyłam od rana zwiedzić w zasadzie całe stare miasto, obchodzić wszystkie uliczki, to jest Plaza Mayor, z bardzo przyjemną fontanną, pełno ludzi, to w ogóle się zaraz zaczną jakieś tam koncerty, samochodów pełno. Ten plac są głównie banki i agencje turystyczne przeróżne, także myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem jakichś tam wycieczek. Z telefonu też już zdążyłam skorzystać. Ogólnie pogoda jest dużo lepsza niż w Polsce, gdzie podobno jest 15 cm śniegu, a to jest plus 25 rano. Procesja, mnóstwo kadzideł. Lepsze miejsce do oglądania i nagrywania. I kolejna procesja. Wygląda na to, że wybrałam sobie najlepszy z możliwych w ciągu roku okres, czyli Wielkiego Postu.
Szkoda, że nie czuć zapachu kadzideł. Ma jakaś kolejna ogromna figura. Siedzi tu cała scena. Chwilowa przerwa, bo brakło mi miejsca na pamięci. Te procesje trwają tutaj godzinami. Niesamowite. Nie dawaj świadectwa fałszywego. Nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego. Hay una cofradía que está a cargo de Mashimon. Y las personas que veneran a Mashimon le ofrecen ofrendas para que él pueda conceder sus peticiones. Hay diferentes versiones acerca de su origen, pero muchas personas dicen que Mashimon fue creado como un espíritu protector. Y es considerado como el gran abuelo. Oglądamy, jesteśmy na wycieczce po Rio Dulce. Córka. Tu Carlos. I ja. I to jest wyspa ptaków. Zamora, co komiemy? Cała rzeka jest taka dość szeroka. Tikal Grand Plaza. Jestem tutaj w tak wyjątkowym dniu. To jest przesilenie zimowo-wiosenne, 31 marca. Za cholerę nie ma ani grama słońca. To jest niewiarygodne trafić tutaj w taki dzień i nie zobaczyć tych zjawisk, kiedy słońce schodzi po piramidzie i chowa się i wchodzi później na drugą piramidę. No niestety nie zobaczymy, ponieważ są chmury. Ja opowiadam bajek o obserwatoriach, o tym, że przez długie lata sobie
Kapłani obserwowali schody, zachody słońca i różne gwiazdy i konstelacje i wszystko. To jest po prostu idiotyzm. Bo tu słońce jest kilkanaście dni w roku. Niesamowite. To jest pierwsza templo uno, numero uno. Idę słuchać dalej. Le sirvieron uno para cada nivel. Sí. Y era como el viaje de purificación para luego llegar a la otra vida. Entonces, el siguiente realmente no sabemos qué rey o qué reyes están enterrados ahí porque no se ha investigado, está descubierto. Es como para tener una idea de lo que fue todo. Y en un tiempo, en un marco en la historia, en un tiempo de la historia, la estructura 5 de 22, que es la última hasta allá, fue la parte más alta en la ciudad. Como el lugar más elevado de la ciudad. Los mayas creían que esa elevación era como un acercamiento para los dioses. Entonces, luego se construyó el templo número 1 y fue uno de los lugares más importantes en ese entonces. So, this area here, as far as we now know, all of them were... Tika, stoję na świątyni numer 2 i tutaj jest widok na resztę świątyń i kompleksu w zasadzie grobowców. To jest świątynia numer 1, gdzie dzisiaj, 31 marca, powinno wschodzić, w momencie prześwietlenia zimowo-wiosennego, wschodzić słońce, a zachodzi za tą świątynią, którą ja jestem, na której ja jestem. Tylko, że niestety słońca nie ma, bo są chmury. Dzięki temu nie jest upalnie, ale wolałabym upał i widzieć to zjawisko, bo się zdarza dwa razy w roku. Widok z kompleksu grobowców na świątyni pierwszą. Tam jest świątynia piąta i pałace królewskie i świątynia druga. Za nią zachodzi słońce, a tutaj za tą pierwszą wstaje słońce. Dzisiaj. Nadal Tikal. Widok z piramidy piątej na Plaza Mayor. Główny plac i piramidę pierwszą. To jest piramida druga. Niestety ciapy z mojej grupy nie weszły. Żadna. Nie dziwię się Genovefie, bo już nie jest najmłodsza, ale Katia i Marii. Widok na Tikal ze świątyni czwartej, która jest obecnie restaurowana i na sam szczyt się nie wchodzi, ale jesteśmy bardzo wysoko. Piramida czwarta, na której jesteśmy, jest tutaj najwyższa, ma 70 metrów wysokości. Wyższy jest świątynia, czy to jest piramida, tutaj jest świątynia. El Mirador ma 72 metry wysokości. Tutaj jest El Mundo, świątynia największa z El Mundo Perdido, czyli zaginionego świata. Tu mamy wzgórze z kawałkiem widocznej świątyni piątej, z której jest najładniejszy widok. Tu mamy świątynię drugą, świątynię trzecią. Świątynię pierwszą i drugą. I świątynia pierwsza, trzecia i piąta tworzą trójkąt, który jest odzwierciedleniem Oriona.
A tutaj jest norte północne. ¿Qué se llama este el norte? Norte. Acrópolis. Acrópolis del norte y Acrópolis del sur. Do Miradoru się w tym roku nie wybiorę, bo trzeba minimum wiedzieć 5-6 dni, ale agencja z Flores nazywa się SOT, z którą trzeba załatwiać wyjazd. San Andres de Itzapa, gdzie jest San Simon, świątynie uznawany przez Kościół, ale przez Majów i przez tutejszą ludność jest mnóstwo różnych ceremonii. Stąd tu nie jest ksiądz, tylko przewodnik duchowy, guia spiritual. Esta imagen que tenemos aquí es la imagen de San Simón, ¿no? Es la que yo presento. Buenas tardes. Mamá, mamá. Ya. ¿A podemos escuchar o no? ¿Podemos escuchar o no? Sí, sí, pero no. ¿Escucha? Centro espiritual. Jestem San Antonio Palopo na Lago Atitlán. Thank you.
Finca de Macadamia, gdzie rosną i zbiera się orzechy, które się nazywają macadamia. Są bardzo zdrowe, zawierają dużo kwasów, tłuszczów omega-3, witaminy B12 i inne witaminy. Bardzo zdrowe, produkuje się z tego kremy, olej, czekolady. Zupełnie naturalnie, bez użycia żadnej chemii, ale właściciel jest obrzydliwy. A to jest właśnie drzewo. Idziemy zobaczyć orzechy. Por eso, 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 por
Tutaj suszą się orzechy. 20 dni muszą się suszyć i po 20 dniach są gotowe do rozłupywania. O, ten jest gotowy, bo słychać jak w środku się rusza. Kolejna z licznych procesji, gdzie jest święta środa. Miércoles Santo. Kampagaya płynie z lawa. Wypływa. Jezu, jak wrząco. Teraz mam nocny widok na lawę. Pewnie niewiele będzie widać. A tutaj jest czubek i co trochę zieje ogniem. Teraz jest bardzo aktywny wulkan i dlatego nie można wejść na wierzchołek. Nosotros estuvimos justamente en la salida, amigos. Arriba. Al fondo. Donde revienta, ahí estuvimos nosotros. Dejar el brazo que se irán de pasar aquí adelante. Aquí, mira. Donde está la chapa. Najbardziej niesamowity dywan, jaki widziałam.
Pedro. Vamos, dale. Sí, eso es lo que quieres decir. Boże, tyle pracy po to, żeby zaraz potem procesja przedeptała. To jest niewiarygodne. Cała Antigua jest w takich dywanach. Tu są produkty. To teraz ok. A to są cząstki korozo. Ja się kręcę, a ta jest cała, ten dywan jest cały z warzyw. Niesamowite. Ta ulica, jak okiem sięgnąć, cała jest usłana dywanami. Nie wiem, czy coś wyjdzie pod światło. Właśnie wzeszło słońce. Tyle roboty, prawdziwe arcydzieła. Zaraz cała procesja potem przedepta i guzik z tego będzie. Niesamowite. Zrobić takie misterne wzorki, układa się taką ramkę, zasypuje się to wszystko i ramkę przestawia się dalej. Blisko parafii Escuela de Cristo przygotowane są figury do procesji, do niesienia. Stawienie całej drogi krzyżowej, ukrzyżowania Chrystusa. Jestem na punkcie widokowym Samochciągej do Leżeka. Tam w dali wpada pod ziemię. Tutaj sobie płynie, część płynie nad, tworząc takie jeziorka. I wypływa, wypływa w tym miejscu. A to jest właśnie miejsce wlotu rzeki Coabas, Gabon.
y llenar de agua esta plaza hasta cierto nivel para crear una reserva de agua. Uh-huh. ¿Okay? Entonces esta es una pero no debajo de la tierra. No, aquí. Solo aquí. Uh-huh. Aquí. Este es un piso originalmente uh-huh. pavimentado, es un piso. Uh-huh. Pues bien, creen de que acumular agua en este patio servía para dos propósitos. Una es para que el palacio del rey siempre tiene agua todo el tiempo, uh-huh. por gravedad. Y lo otro era para crear un jardín acuático. Por uh-huh. ejemplo, si lo vemos desde una perspectiva artística, estas pirámides representan la topografía de Centroamérica. Este es un volcán. Uh-huh. ¿Conoces volcán? Sí, claro. Esta es una montaña. Uh-huh. Venga a ver acá. Arriba estaban los templos, ajá. el dios del viento, el dios de la lluvia, ¿verdad? Entonces, los mayas fueron una sociedad politeísta, adoraron muchos dioses, ¿verdad? Sus religiones, sus festividades y el peregrinaje. Uh-huh. Bueno, los jaguares danzando, ¿lo ves? Está uno, uh-huh. está otro. Y en medio está una máscara que es una personificación del dios sol. Más piezas SDS, ¿verdad? Hay unas caras por ahí muy interesantes. Vamos a ver, ven acá, Renata. Uh-huh. Mira estos rostros, por ejemplo, caras, ¿no? Me sí. gustan estos, a mí me gustan. Monos. Les dicen los hombres monos. Según una teoría de una de las estudiantes, creen de que los hombres monos existieron, pero eran guerreros que se disfrazaban con máscaras ajá. para meterle miedo e intimidar a la gente. Ajá. Era como una policía secreta. Ajá. Algo así como la CIA. Sí, sí. La CIA, la Interpol. Sí, como la claro. Scotland Yard. Cada 4 años el árbol de la ceiba produce fruto. Solo cada 4 años. Cada 4. Sí, su fruto nace verde, pero luego se madura y se abre y mira, suelta todo el algodón. Está alineada con 6 estatuas más uh-huh. en el occidente. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salida del sol, el mero centro, el cenit. Uh-huh. Cenit, centro del. El 22 de marzo tú te paras a mediodía, a las 12 en punto. Sí. Y tú no ves tu sombra. ¿Cómo se llama esta plaza? La plaza principal de la ciudad, el centro, el downtown. Uh-huh. Ah, voy a aprovechar para enseñarte algo muy interesante. Tady po środku wielkiego placu, Grand Plaza, w otoczeniu figur, to są stele. W większości repliki, oryginały znajdują się w muzeum przy wejściu. A to jest scena po środku wielkiego placu i dookoła były miejsca dla widowni. Kolejne stele. Pogoda do zwiedzania dzisiaj bardzo przyjemna, wieje wiatr i trafił mi się indywidualny przewodnik, chyba najlepszy spośród wszystkich możliwych, genialny facet. Bardzo ciekawie opowiadał. Jestem ciekawa persona tak w ogóle. A to jest z góry widoczny plac, na którym przedtem byłam. Używany był jako zbiornik na wodę, taki basen. Wypełniał się wodą i na wierzchu te kamyki, które tutaj są widoczne, były na filarach, były usadowione na filarach dosyć wysoko ponad ziemią. Gdy zbiornik się napełnił, one jak nenufary pływały, były widoczne u góry, na powierzchni. Wypełniał się mniej więcej do tego daszka z trzciny, który tutaj jest widoczny. I tu mamy dalej piramidę, zaraz sobie tam wejdę.